23. kolejka pierwszej ligi koszykarzy. Witamy serdecznie. Hala popularnego spożywczaka przy Grunwaldzkiej w Toruniu. No i kolejny mecz koszykarzy polskiego cukru Siden Toruń. Kolejny mecz we własnej hali. Rywal sąsiadujący w tabeli, siódma w tej chwili drużyna toruńska w pierwszej lidze, Polonia Budimpex Przemyśl, rywalem stroje granatowe. No i goście wyraźnie lepsi po pierwszej części spotkania. Różnica 21 punktów po kolejnej trafionej trójce. Teraz to jest 19 punktów przewagi Polonii Przemyśl, no ale to i tak jest sporo. Zaskoczenie w Przemyślu, zwycięstwo Polonii, ale po zaciętym meczu ośmiopunktowe pozycja w tabeli sugerowałaby na wyrównany mecz, a tymczasem pierwsza część w wykonaniu Sidenu tragiczna. Aleks Perka. 53 do 36, 7 minut 13 sekund do końca trzeciej kwarty. Pierwsza przegrana przez toruński zespół 16 do 27, druga 16 do 23, no i po 20 minutach prowadzenie Polonii Przemyśl 50 do 32. Nakręcają się gospodarze, nakręca się Siden, 53-38, 15 punktów, no straty w pewnym sensie odrobione, bo rozpoczął to wszystko Artur Mikołajko i zrobiło się 20 punktów przewagi, 5 udało się odrobić, 53-38, o czas prosi Mariusz Zamirski, trener Polonii Przemyśl. 4. 62 do 45. 17 punktów straty ma Siden. Rafał Partyka. No i ten, który dla Polonii Przemyśl zdobył do tej pory najwięcej. Tomasz Zabłocki i 22 punkty na jego koncie. Jest 64 do 45. No i cóż, wydaje się, że przy takiej stracie, jaka powstała w pierwszej połowie, no będzie ekstremalnie ciężko, tym bardziej, że Siden, no właśnie, miał za mało akcji właśnie w pierwszej połowie, takich jak przed momentem, skutecznych, dynamicznych, jak Bartosz Bochno. 64-47, 17 punktów straty. No Siden zdecydowanie lepiej zaczął grać po przerwie, tylko dlaczego za późno znowu? Sławomir Sikora, Bartosz Bochno. Bochno zdobywa dwa punkty, jeszcze z pretensjami do arbitra, że tam szansa na punkt po faulu powinna być. 72-58. Fauluje Łukasz Żydko, fauluje Rafała Partykę. Nieprawdopodobnie ciekawa sytuacja. 13,5 sekundy do końca tego meczu. Polonia Przemyśl prowadzi jednym punktem. Już o czas prosi trener Eugeniusz Kijewski, o ile ten drugi rzut będzie celny. Jeśli będzie niecelny, oczywiście oba zespoły tutaj będą walczyć o piłkę, powrócą do gry. 79-77. Płocica nie trafia, piłkę zbiera Sławomir Sikora. Czy przejmie ją Łukasz Żydko? Tak jest. No, faulowany był teraz ewidentnie Łukasz Żydko. Nie trafia. Jeszcze rzucał Aleksander Perka, ale bez faulu. Łapie się za głowę Łukasz Żydko. Polonia Przemyśl wygrywa po nieprawdopodobnej końcówce, po nieprawdopodobnym dramacie. Sędziowie nie zdecydowali się tutaj na odgwizdanie przewinienia przy tym rzucie za trzy punkty.
ostatnim rzucie Łukasza Żydko i Polonia Przemyśl wygrywa w Toruniu 79-77. W ostatniej kwarcie Siden zdobył 25 punktów przy zaledwie 7 punktach Polonii Przemyśl, ale to nie wystarczyło. Trzy poprzednie kwarty Siden przegrał 16-27, 16-23 i 20-22 i ostatecznie kto wie, czy nie decydujący o być albo nie być w playoffach mecz z Polonią Przemyśl na własnym parkiecie 77-79.